Witam Was, z tej strony Pan Iwan. Jesteśmy właśnie na serwerze Czerno.pl. Jest to serwer z whitelistą i jesteśmy ogólnie w grze DayZ. Na moim kanale będą się pojawiać głównie odcinki z owej gry, ale też z biegiem czasu może będę wstawiał coś innego. Aktualnie jesteśmy bodajże, bo dawno nie grałem na serwerze na lotnisku na balocie, więc myślę, że je odwiedzimy teraz, a zaś jakieś najbliższe miasto. A i zapomniałem dodać, że na tym serwerze jest zablokowana pierwsza osoba, także będzie się grać bardziej klimatycznie. Aktualnie na serwerze jest z 8 osób, może teraz 10. Nie jestem pewien. I dosyć spory spawn jest przy tym lotnisku, więc jeszcze nie wiem, czy przeżyję te odwiedziny, ale głównym celem będzie znalezienie Mosina, gdyż mam do niego celownik i parę sztuk amunicji. Nie jestem jakimś specjalistą od strzelania, ani od... O! Się wystraszyłem. To już jest najlepszy znak na to, że ktoś tutaj jest. Z tego, co ostatnio pamiętam... O, przejdziemy szybko. Z tego, co ostatnio pamiętam... baraki na balocie zostały zburzone, więc nie ma tutaj zbytnio co do nie ma tutaj za dużo sprzętu do znalezienia jak kiedyś, ale zawsze możemy w takich budynkach jak to, w tym budynku z więzieniem, znaleźć lepsze broń na piętrze. Jakbym miał lockpick, a jest nie mam. Zamknąłbym się i w spokoju obejrzał tutaj wszystko. O, mamy kurteczkę lepszą od naszej, o, wiele lepszą. Pyk, pyk. Tutaj zapałki, tak. Plecaczek. Myślę, że moja torba jest nieco bardziej kamuflująca się. O, pięknie, kamizelka. Jeszcze więcej slotów dla nas. Dziwne, że nikt nie zebrał kamizelki. Najwidoczniej ktoś tutaj już był, kto miał taki sprzęt, a taki sprzęt nie jest zbyt... nie respi się po prostu za często, więc... Możliwe, że to był taki jakiś zwykły skoczek, chociaż też wątpię w to, bo jest to serwer prywatny, prywatną bazą danych, więc na innym serwerze nie będziemy mieć tego sprzętu co tutaj. Po prostu. Także... Mam status leczenia, ale jesteśmy nieco spragnieni, w ogóle mamy coś do picia. Puszkę jedną. Przydałoby się znaleźć coś do picia. Zrobimy to bardzo szybko, musimy się przedostać tyłami tam, tą drugą część. Na pewno nie będziemy odwiedzać hangarów, bo to jest samobójstwo. Te bugi dźwiękowe potrafią doprowadzić człowieka do szaleństwa. Mam wrażenie, jakby ktoś mnie śledził. Na tyle jest dobrze, że jak jest zablokowana pierwsza osoba, nie ma tej możliwości tego, jak to nazwać, tego podglądania przez ściany, co jest bardzo nie fair w stosunku do innych graczy, no ale kto tu będzie grał? Kto będzie grał fair w grze o przeżycie? Także trzeba się po prostu rozglądać. Nie wszyscy po prostu się rozglądają i ja też zbytnio nie jestem ostrożny. Wchodzenie na szczyt tej wieży przez drabinę to też można określić mianem samobójstwa, więc zrobię to szybko, wejdę od przodu. Okej, trzeba uważać i nie ma nikogo na schodach. Mogę zamknąć drzwi za sobą. Okulary. Założymy sobie, żeby wyglądać bardziej wieśniacko, tak. Zdecydowanie w tych okularach wygląda bardziej wieśniacko, jeszcze jest do tego, jestem Chińczykiem. Ukrywam swoją tożsamość. Swoje skośne oczy. A tutaj co mamy? Kurtkę, tak? Możecie? Tak, dobra. Uciekam stąd, pewnie jestem już... O Jezus. Na pewno byłem na muszce już jakiegoś snajpera. Jeżeli owy tu gdzieś był. Ale podejrzewam, że jak leżał tam Z przy tym pierwszym budynku, to zapewne gdzieś tutaj ktoś jest. Zrobimy takie coś. Przejdziemy się tutaj. Tak jak mówię, ja nie jestem tutaj specjalistą od tej gry, więc nie orientuję się tak bardzo w tych lokacjach. Ale na pewno chcę trochę zniknąć poza zasłoną tych drzew. Może ktoś mnie nie widzi, jeżeli ma lunetę taką jak ja w plecaku do Mosina, mimo wszystko mnie widzi. O właśnie, tą lunetę mi chodziło, jakbym znalazł Mosina, to bym mógł sobie... Chociaż może w tym patchu wątpię. Nie, to jest tylko do Mosina. Tak. Ten karabin używa naboi do SKS-u. Boję się tutaj przebywać w tym miejscu. O, czy ja widzę tam Zeda? Tam, gdzie właśnie wskazuje. Prawdopodobnie jest Z na płycie lotniska, ale niestety moja grafika w tej grze nie pozwala mi stuprocentowo określić tego. Ta, to jest Z. Na pewno nikt się nie wylogował na środku płyty. No cóż. Skoro potrzebuję picia, a lotnisko jest przetrzepane, to myślę, że okrężną drogą wybierzemy się do tych budynków. Albo tu, kto wie. Idę sobie pójść. Wybaczcie, że czasami nic nie mówię, ale po prostu nasłuchuję czasami. Próbuję przynajmniej. Z tymi dźwiękami w tej grze też nie jest nic wiadomo nigdy. Nie, tam nie pójdziemy. FPS-ów też nie mam za dużo, więc będę musiał jeszcze pokombinować z tą grafiką. Ale jeżeli ja grać mogę, to tym bardziej oglądać się powinno dać. Właśnie tak patrzę na to słońce zachodzące. Na tym serwerze mamy realny czas, w sensie chodzi mi o to, że... O! Słyszałem coś niedobrego. Chyba zaraz zginę. Albo to bug dźwiękowy. Chodziło mi teraz właśnie o dźwięk przysypywania amunicji. Dobra, nie będziemy w miejscu stać. Na pewno jak ktoś nas widział, to lepiej nas trafi, jeżeli będziemy w miejscu, niż się poruszać. Także wracając do tego, do tych pór dnia na tym serwerze jest tak, że po prostu jest dzień i noc. Nie jest tak jak na większości serwerów, że mamy cały czas stałą godzinę, co jest też kolejnym atutem. Może nie dla wszystkich, ale dla mnie tak, że mamy w tej grze noc. Znaczy nie w grze, tylko ogólnie na tym serwerze jest noc. Także jest to bardzo dobra rzecz, gdyż możemy się zawsze... Co jest? A, tu jest górka. No, dobra rzecz, gdyż zawsze możemy się zakraść w nocy. Jeżeli znamy więcej okolice, wiemy, gdzie jest jakiś budynek z danymi przedmiotami, powiedzmy jedzeniem, piciem. Można się zakraść w nocy, niezauważenie, opustoszyć go i już. Bez potrzeby odkrywania się, tak na przykład teraz. Chociaż nie mamy takiego złego kamuflażu, ale myślę, że mógł być lepszy, szczególnie ten plecak. Liczyłem na lotnisku, że znajdę plecak, ten hunting backpack. To jest ogólnie chyba najlepszy plecak w grze, ale się orientuję, gdyż ma dużo miejsc. Nie jest taki wielki, także możemy się swobodnie oglądać za siebie. I jest koloru takiego wojskowego, zielonego. Także idealny. Idealny dla nas. Nie jestem pewien, czy w tych blokach się coś respi. Czy coś się pojawia, ale na pewno mógł się tam pojawić na dachu snajper, którego jeżeli byśmy zaszli od tyłu, to może byśmy nawet zgarnęli Mosina. On nas wcześniej nie usłyszy lub nie zobaczy. Nie chcę tutaj wykrakać nic, ale coś nie słychać zedów. Widzieliśmy jednego tam na płycie, ale to nie jest jakiś... zjawisko wielkie w grze o zombie. 1Z na lotnisku. Ale to był Z. Uwaga, co teraz się stanie? No tak myślałem, przeniknęliśmy przez ścianę. Jeżeli ktoś mnie słyszał i był w tym bloku, to prawdopodobnie ma już wycelowaną lunetę na wyjściu. Chociaż na wejściu do po tej drobinie. O! Przez chwilę straciłem połączenie. Miewam takie lagi czasami, ale to są tylko takie chwilowe. Nie wiem, czym to jest związane. Na pewno nie internetem, bo gram i u siebie w domu, że tak powiem, na tym domowym internecie i na stacji, gdzie tu i tu miałem taki sam problem, więc nie wiem, może to komputera wina, ale wątpię. Także zwalam winę na grę. Przepraszam, tego krząkuję, ale mam coś, kaszel, taka pogoda. Także myślę, że to nic dziwnego, ale postaram się wyciąć te momenty, w których jakieś nieodpowiednie dźwięki wydaje z siebie w czasie nagrania. Z góry przepraszam, jeżeli o jakiś zapomnę. No, zdecydowanie musimy się już napić. Tym bardziej, że mam tylko jedną puszkę, mamy niedobrze. Halo? Mini eventy dzisiaj tutaj piszę na jest napisane, że jakiś mini event jest zapowiadany dzisiaj. Nie wiem, czy będę na nim dostępny. O! Nie wiem, czy słyszeliście, ale ja słyszę, jak ktoś pije i je. Jeżeli on pije i je, o, znowu jest picie. Przepraszam was też, jeżeli się wystraszę i wydam jakiś głośny dźwięk, krzyknę albo coś, ale ta gra potrafi stawić napięcie takie, że jeżeli coś się nagle wydarzy, to mam dosyć słabą broń. Mam taki szybki kontakt bliski, bo mam jednokomorowy taki magazynek, że jeden nabój się mieści, strzał i przeładunek bardziej ręczny, więc jeśli ktoś ma coś bardziej zautomatyzowanego, to po prostu jestem już martwy. A jeżeli jest na bloku, na szczycie, to nie może mieć nic innego jak Mosina, który ma w komorze 5 naboi. Także nie wiem, czy to jest dobry plan, żeby wchodzić do góry. Bo jeżeli on mnie słyszał, to po prostu już na mnie czeka. Napiłbym się też, ale jeżeli ja słyszałem jego picie, to tym bardziej on słyszy moje. Więc nie wiem, czy się opłaca ryzykować tym, że on mnie usłyszy. Jeszcze tego nie wiem, gdzie on jest. Bo koleś się nie rusza. Bo nie słyszy kroków, chyba że porusza się po cichu i będzie próbował mnie zaskoczyć w jakiś sposób. O ile to nie był po prostu bug dźwiękowy, który po prostu mnie troluje. Czapeczka, no respi się tu coś, ale nie jest to, czego oczekuję. Oczekuję manierki, ewentualnie butelki albo jakieś puszki. O, myślałem, że coś tam leży. No nie wiem, nie wiem. Ciekawe. Wejdziemy na szczyt i jak już będę schodził, to zrobię cięcie, bo po co będę nagrywał jeszcze raz coś, co już widzieliście, a jeżeli nikogo nie będzie na dachu, to myślę, że że już nikogo nie spotkam. Nie wiem, czy wspominałem, ale żeby grać na tym serwerze wymagany jest wpis na whitelistę, który odbywa się na forum tego serwera. Wystarczy wpisać w Google Czerno.pl czy coś takiego i tam za wstawienie jak to się nazywało, swego guidu od gry, chodzi mi o taki kod, można go wyciągnąć w jakiś tam sposób, nie wiem dokładnie, bo ja po prostu zrobiłem sobie screenshota. Ten guid wyświetla się, gdy wchodzimy do gry, te czerwone napisy, taki to jest dosyć długawy kod, mieszano literki, liczby. Tak, ja po prostu zrobiłem sobie screenshota i spisałem ten guid. To zaczyna się robić nudne, więc wejdziemy po prostu na sam szczyt. Tak bez zastanowienia. Będziemy tu, wejdziemy. To szło trzeba po drabinie. Tak? Tak. Czy to będzie już szczyt budynku? Czy przeżyjemy to? Uwaga! No i tak jak myślałem, nikogo nie ma. Albo jest tutaj. Chyba też nie. Także jak widać, jest czysto. To były tylko zwykłe bugi, ale przyjrzymy się jeszcze innym budynkom. Szkoda, że na tym dachu nie respi się jakaś broń, typu właśnie Mosin. O, coś takiego. O, się wystraszyłem tego dźwigu do windy. Myślałem, że po prostu jakiś gracz szedł za mną. Tak. O. Kolejny raz słychać przysypywane się naboje. Podobno nie są to potwierdzone informacje, ale są to dźwięki. Jeżeli my posiadamy jakąś sypką amunicję, właśnie taką jak ja tutaj w plecaku, to są dźwięki po prostu dochodzące z naszego plecaka. Dźwięki tej przesypywanej się amunicji. W sensie, że po prostu, że poruszają się w naszym plecaku, jak my się ruszamy, to te naboje też, one nie leżą sztywno, wiadomo, wrzucamy je luzem i one się o siebie, no wiadomo, wydają dźwięki, uderzając o siebie w ogóle, żeby niby było bardziej realistycznie, ale nie wiem, może to jest po prostu bug. W każdym razie powinien zmienić ten dźwięk. Ten dźwięk przesypywania amunicji, tak. O, dobra, to ja schodzę na sam dół i robię w tym miejscu cięcie. Jeżeli oczywiście będzie działo się coś ciekawego, to wznowię nagrywanie. Dobrze, więc przeszedłem się tutaj po tych budynkach, po tych garażach, zaraz za tymi blokami i nic ciekawego nie znalazłem poza tym, że mam teraz na sobie kask skate'a, który dla, taka informacja dla was, chroni jak kask, czy nie jestem pewien co do tego, o tej chrony, jak kask wojskowy przed ogłuszeniami. Wygląda nawet podobnie, niestety nie da się go pomalować jak zwykły kask, i można do niego nosić maskę gazową, także podwójna ochrona, a wiadomo, do zwykłego kasku maski gazowej nie ubierzemy. Tak, znalazłem jedną puszkę picia, którą już wypiłem, i znalazłem później drugą, którą teraz wypiję. Ten owoc, cukinię zjem też teraz. Mam jeszcze paprykę, cukinia też będzie dobra. I tu zaraz nieco obok, jesz tę cukinię czy nie jesz? No, chyba próbuję zjeść, ale coś mu nie wychodzi. No, nieważne. Tu zaraz obok jest dość spory budynek, jest to chyba szkoła, nie jestem pewien, i właśnie się do niej chcę przejść i po odwiedzeniu tego budynku gdzieś się wyloguję. Graczy przez ten czas, sporo doszło na serwer, jest teraz, jak patrzyłem, 20 osób, a może paręnaście, ale coś koło 20, więc może kogoś spotkamy. Z tą bronią wolałbym nie. O tak powiem. Możemy kogoś spotkać, ale z tą bronią nie. Bo jeżeli ktoś będzie miał po prostu zwykłą siekierę, jest w stanie nas pokonać, jeżeli nie trafimy go prosto w głowę tym jednym nabojem. Bo nie wyobrażam sobie przeładować tej broni podczas... Ojej, ale mi FPS-y poleciały. Właśnie o ten budynek mi chodziło. Co, szpital? Jestem pewien. Się przebiegniemy do niego. Czy o ten? W każdym razie któryś z tych większych. Bo nie mam zamiaru przeładowywać tej broni z kimś podczas walki, bo jest to jednak bardzo mozolna czynność. Jest to szpital chyba połączony ze szkołą. O. No jeżeli tu nie będzie ani Zeda, ani człowieka. No już słyszę Zeda, właśnie o tym mówię. Także wyciągamy sobie siekierę. A z której strony mamy naszego przyjaciela? Tutaj. Ojej. Ciemnęliśmy siekierę czy nie? No. No nie wiem, czy z tymi lagami go pokonam. Bo praktycznie nie wiem, gdzie on jest. O. Także prawdopodobnie zginiemy właśnie od Zeda. Okej, udało się nam jakoś go pokonać. I nawet nie krwawimy. Choć wydawało się, że jakaś krew tam się polała. Wejdziemy na piętro. Jakoś udało się pokonać, ale jak widzicie, podczas nagrywania nie jest to zbyt przyjemna czynność. Więc kto wie, czy nie będę czasem po prostu wycinał momenty z walki z dami. Mamy tu bandaże. Wydaje mi się, że bardziej niż bandaże, bardziej ekonomiczne są po prostu podarte koszulki, bo bandaż możemy użyć 4 razy po, jeżeli ma 100%, to 4 razy po 25 i się kończy. Także ma 4 życia w staku. A te ściery, że tak powiem, jest ich 6. I jedno użycie to 6 tych ścier to jest 6 użyć. A one zajmują jeden slot, tak samo jak jeden bandaż. Także jeżeli wybrać mam, to wybieram właśnie te ściery, te szmaty, te podarte ubrania, czy jakkolwiek to nazwiemy. Tak. Mam tu biurowiec, szpital i zeda przy wejściu. Sklepu. Tak. Jeżeli się nas zagruje, no, to umrzemy. Nie, no, nie będziemy się nastawiać tak pesymistycznie od razu. A spokojnie. Najpierw zatrzymam nagrywanie i spróbuję się z nim po... Spróbuję się z nim zmierzyć po zatrzymaniu nagrywania, gdy FPS-y mi podskoczą. Tak, to jest katorga, a nie chciałbym umierać z zwykłego zeda. Odwiedzimy ten budynek tu naprzeciwko i spadamy z tego, co się orientuję, na szczycie tutaj, także lecimy tam od razu na tym wyższym piętrze. Możemy znaleźć jakąś tam bardziej militarną broń. Ale nie zmienili tego respawnu po ostatnim patchu. Gram aktualnie na patchu, nie wiem jaki jest dokładny numer. O, i nie ma nic, chociaż jeszcze tu... O, pięknie. Mosin. Właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym wiem. Z tego wyjmiemy. Mam wrażenie, że kogoś słyszałem, ale nie jestem pewien. Aktualnie jestem na patchu, w którym dodali ten nowy samochód. Nie wiem, czy on jest w grze, czy on w ogóle działa, czy nie. Nie widziałem, nie spotkałem, nie potwierdzam. A słyszymy przyjaciela Zeda. Tak. Mosin to jedna z moich, że tak powiem, może nieulubionych, ale bardziej preferowanych broni. Jeżeli chodzi o takie długie, no bo nie ma innej snajperki ani niczego, więc może nam służyć jako właśnie broń krótsza, jako taki karabin, albo właśnie snajperka, mając taką lunetę, którą ja posiadam. Dobrze, to byłoby na tyle w sumie. Jeszcze weźmiemy nowego shotguna, bo zawsze możemy jakiegoś znaleźć. Dobra. A to tyle, moi mili Państwo, w dzisiejszym odcinku, pierwszym, mam nadzieję, że nie ostatnim. Tak, piszcie w komentarzach, czy taki sposób nagrywania Wam się podoba? Czy może coś zmienić? Czy po prostu nagrywać tylko coś ciekawego? Czy tak jak teraz, całą eksplorację? Czy może na zmianę? Piszcie wszystko w komentarzach, jak to widzicie, jak chcecie. Ja spróbuję się dostosować do Waszych potrzeb. Dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie. Na razie, cześć.